Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie może poszczycić się już 20-letnią tradycją. W okresie swego istnienia wykształcił licznych specjalistów z różnych dyscyplin naukowych i specjalizacji, którzy znajdują zatrudnienie nie tylko w naszym kraju, lecz także za granicą. Wychodząc naprzeciw dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, uczelnia wciąż poszerza swoją ofertę edukacyjną. Wybór tych kierunków, jakie powstają w uniwersytecie, wynika z zapotrzebowania na rynku pracy bądź atrakcyjności i zgłoszeń, jakie do nas docierają. W tym roku nowymi kierunkami są pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Całkiem niedawno otwarty kierunek analiza i kierowanie trendów, który w rekrutacji też cieszył się sporym zainteresowaniem. Jeśli ktoś nie uzyskał wyższego wykształcenia, mając 20 kilka lat, ma szansę zrobić to w późniejszym czasie, również w systemie stacjonarnym. Kilka kierunków studiów na kilku wydziałach zaproponowało możliwość studiowania w ramach tak zwanych studiów z plusem. To jest oczywiście nazwa potoczna, ona nie ma żadnego umocowania. Są to studia skierowane do osób pracujących, które miałyby problemy po pierwsze z opłaceniem czesnego na studiach niestacjonarnych, a po drugie, które nie zawsze dysponują wolnymi weekendami. Są to normalne, stacjonarne studia, niemniej jednak tak zaplanowane, że zajęcia odbywają się w tygodniu, ale w godzinach popołudniowych, po godzinie 15, czyli gdy większość osób tam studiujących kończy pracę. Oferta edukacyjna uniwersytetu jest także atrakcyjna dla cudzoziemców. Ponad 300 osób z różnych krajów, głównie ze Szwecji, studiuje na UWM-ie. Kierunek lekarski, weterynaria, prawo, zarządzanie, geodezja to kierunki szczególnie oblegane, lecz nie jedyne, na których warto studiować. Każda uczelnia, która wypuszcza absolwentów, daje dyplom ukończenia studiów, gwarantuje to, że tych studentów nauczyła tego, co miała nauczyć, co było zagwarantowane w programie studiów. Niemniej jednak to, co się robi, warto robić w miejscu, gdzie można to robić w sposób przyjemny. I to jest właśnie ta unikatowość uniwersytetu, że tutaj studiowanie odbywa się w bardzo przyjemnych, przyjaznych warunkach. 6 września rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na które są jeszcze wolne miejsca. Nabór potrwa do 13 września do godziny 15.